dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Kropsi na stronie CSGO Skins. Powodzenia! Witam Was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, bitewka z Tiger Tufami, to już chyba taki klasyczek na początek oczywiście mojego filmu, przypominam o konkursie, oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, jak chcesz wygrać, oczywiście dołącz na Discorda, zostaw komentarz, dokładnie, o i pięknie, mamy Tiger Tufa, no i oczywiście dołącz na Discorda, tak powiedziałem to i użyj kodu, ojejku, no jak chcesz takie dropy mieć stary jak ja. Nie no, pięknie zaczynamy, naprawdę fantastycznie. No a kodzik Kroxy oczywiście wpisujesz, no klikając magiczny plusik, tutaj wpisujesz oczywiście kodzik Kroxy przez Wex. Otrzymujesz wtedy skrzynczkę na start za free, od wuja dla ciebie, no i oczywiście 10% więcej od każdej wpłaty, więc kodu warto oczywiście przed każdą wpłatą sobie użyć. No i oczywiście, co chciałem powiedzieć, a no wystarczy, że albo tam wpiszesz, albo znajdujesz z linku z opisu. Mamy tutaj 12700, to jeszcze bajonecik spadł, Tiger Tuf, więc no naprawdę, kurczę, bardzo ładnie tutaj tą battle zaczęliśmy, bardzo ładnie generalnie odcinek zaczęliśmy. Nie, ja chcę tutaj. O właśnie, czekaj, bo ja dołączyłem przypadek do właśnie, no tutaj do jakiejś bitwy za 12 zł, tego to ja nie chcę. Ja tutaj taką bitewkę, stary, 3246, 8 skrzynek, 7 luksuriosów, 1 Tiger Tuf, więc myślę, że jak najbardziej bitwa spoko, tylko no właśnie, żeby sol to wystartował. A w międzyczasie machniemy sobie skrzynkę. No machniemy Royala, no tak z 5, no bo dlaczego by nie, tak, no dlaczego by nie. Oczywiście 5 takich skrzynczek kosztuje nas 3150 zł, bo ta wrzucamy, bo nie będziemy na nikogo czekać, tak, no, że tak powiem, to ja rozdaję karty, tak. 1070 zł, no okej, okay, spoko, fajne zaczęcie, to jakby faktorka. No jest field test, no 323 zł, tutaj poparzę rękawic teraz. No łącznie mamy dwa koła, a jeszcze dwie skrzynki przed nami. Zobaczmy, po kałaszku, okej, okay, mój minimal wear, myślałem szczerze, że mój będzie gorszy. No i ostatnie otwarcie, no i tu się nic nie zmieni, no tutaj, że tak powiem, zwycięzca może być tylko jeden. No jest to profit, tak, 4200, jest to profit, ciężko, żeby nie był. Zróbmy jakąś może taką bardziej nonszalancką bitewkę. Na przykład, czy ja chcę hole ryzykować dzisiaj? Chyba nie chcę, tak szczerze, ale luksuriosy, coś takiego, dorzućmy to, kosa i ametyst na koniec. I trzy osoby, albo cztery, nie, trzy. Trzy i underdog. Zróbmy coś takiego, taka niecodzienna. No, staram się, żeby te bitewki też nie wyglądały codziennie tak samo. Bot Isam i Bot Alex. Okej, okay. No i zobaczmy. 8 skrzynek łącznie w tej bitewce. No jako już jest to underdog, to zaczynamy bardzo dobrze. 137 zł. No ale no te shadowki, no mogliście mi ich oszczędzić już. Dalej się nie mogę przyzwyczaić do tego, no... wego wyglądu tych kos. No, już się cieszyłem, że tak dobrze na początku nam zaczęło lecieć. Znaczy tak słabo. A tutaj, no, chyba już nadgoniliśmy i samo w tym momencie, więc. No, o dziwo nie. Okej, okay, dobra, never mind. Myślałem, że z 300 będzie ten kosztować. No ale Alex, no tutaj nas wyklikał póki co 1200 zł. Chyba musiał tutaj dostać, żeby nas przygonić, chociaż no, mission impossible, chyba że jakiś nóż dla niego, no nóż dla mnie stary, no i zobacz, no nie wiem, no nie mam takiego pecha, no czemu ja zawsze źle koluję te decyzje, no nie mam pytań, a ten sol to co robi, on startuje tą bitwę czy nie, nie mam pojęcia, ale dobra, zjedźmy niżej, zróbmy jeszcze raz taką, no szalancką trochę bitwę, coś takiego. Dwa ametysty. Dobra, podejście numer uno. Underdog po raz drugi, tak? Rzucamy boty. Alex i kto będzie? I Samu. Okej, okay, czyli tutaj rewanż. Nie wiem, czy Alex też był w poprzedniej bitwie, ale i Samu na pewno był. No ale zobaczmy. Underdog. Mogło być gorzej. Znaczy, chciałbym, żeby było gorzej, tak? No to chyba jeden z najgorszych dropów możliwych, 278 zł, rękawiczki.
No ale ten Prince, no nie. Dlaczego tak się dzieje, stary? Nie wiem, naprawdę, nie mam ostatnio wyczucia do tych underdogów, kiedy rzucić, kiedy nie. Chociaż jakby, no nie, no tutaj już ciężko będzie, I sam bym musiał kosę jakąś taką, no właśnie. No i wuja tutaj klasycznie. No i znowu bym to wygrał, stary, na tym underdogu. Nie no, jeszcze raz, rzućmy... Chociaż nie, dobra, bo ja tu zaraz się, jak to się mówi, odkleję za bardzo. Znaczy, no już się trochę odkleiłem, bo tak naprawdę tą pierwszą bitwę tego wygraliśmy i potem już, tak ciężko nam idzie, więc zobaczmy. O Jezus Maria, to jest ze skrzynki z kosą, stary. To była skrzynka z kosą, ja nie mogę. Jak to teraz przegramy, no to nie, to się chyba popłacze, stary. Naprawdę, przysięgam. Royal, daj Alexowi, coś daj Alexowi, no i... Okej, jest to więcej niż nam dało. Ametysty, proszę, nic dla mnie. Ta wupa, no... Proszę, daj Alexowi i daj mi w końcu coś... No powiem tak, to ja nie mogę. Co za bitwa. No ta bitwa, stary, definitywnie tutaj uratowała ten film. No, nawet nie może nie. Z tej bitwy to w ogóle chyba wyjdę, bo nie wiem, co tu cały robi. Tyle czasu. No ale... No jak tak dało, no to no, nie mogę nie spróbować skrzynki z hulami. No come on, 6 skrzynek po 2%. 12%, czyli dla dwóch osób 24% w całej bitwie, że poleci haul. Okej, no taka 1/4, więc szansa jest. Powiedziałbym, szansa jest 50/50 tak naprawdę w takich skrzynkach, no bo albo ci poleci haul, albo nie, tak? Więc szukaliśmy system. Możecie mi zaklaskać w komentarzach. 3 skrzynki. Czy tu będzie jeszcze jakieś zaskoczenie? No póki co tutaj baby haul po raz, no, enty. Zobaczmy. I ostatecznie, czy tu się jeszcze coś zmieni? No proszę, no jak ja bym się... No mam taką ochotę dzisiaj na hola, żeby trafić, no ale okej. Dobra, never mind. Jednak tutaj nie wyszło. No to zróbmy co? Nie chcę też wszystkiego przegrać. No najważniejsze jest, żeby grać z głową. A pan prowadzący, no to wiesz. Pan prowadzący czasem lubi się odkleić. Cztery takie. Okej, na 3 osoby. Zobaczmy, jak nam pójdzie teraz. 2 sekundy i dorzucamy boty. Bot numer 1 i bot numer 3. Zobaczmy. 5 skrzynek, znaczy 4, sorry, 4 ametysty. No teraz jak nie daję underdoga, to nagle klasik. Chociaż te rękawice coś tam nam nadrabiają. Jakby jeszcze jedno te lawuja spadły. No, spadną. Już to widzę. Zobaczmy, jeszcze jedno, no może coś jeszcze, okej, no ale ten kurczę, no właśnie, ten Doppler, ten Falchion, no dużo robi, niestety, no liczymy na coś z Royala, tak, no, tutaj by musiały, no to GG, no właśnie, to chciałem powiedzieć, no i zobacz, i teraz akurat underdoga nie wrzuciłem, nie wiem, no naprawdę, nie wiem, jak można być takiego pechajka, stary, no to jest naprawdę niepojęte, nie pojmuję tego. No, i oczywiście, że underdog by wygrał. No, dlaczego by nie? Dobra, no podejść. Dobra, jak się bawić, to się bawić. Nie, dobra, zostałem normalny typ. I zróbmy coś takiego, no to jest all-in tak naprawdę. Jak tutaj nic nie wejdzie, no to pamiętaj chociaż widzę, żeby użyć kodu Croxy, tak? Bo jeśli z niego zapisałeś, oczywiście klikasz tutaj. I wpisujesz kodzik Croxy przez Wex, tak? Oczywiście skrzynka na Star za free 10% więcej. Zaczynamy w miarę okej. Okej, no tutaj jednak, no to zaczęcie tej drugiej, że tak powiem, te pierwsze 2 skrzynki. No ale właśnie, spada ten Huntsman. Dla wuja teraz musi coś. Dobra, przynajmniej teka dostał. Na ten tek 200 zł. No nie mam pytań, no naprawdę. Po digielku strata 1000 zł. Jest to do zrobienia, tak? Wystarczy tutaj... No ale dla mnie takie rękawiczki, no dla mnie. No jest close, no jest naprawdę close, dalej jest tysiak z... No,
I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. No widzimy się chyba jutro. I co? No już chyba z kalendarzem, tak? Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Siemano.